Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem John Radowicz, a to jest kolejny odcinek z symulatora maszyna, kolejny poradnik z uruchomienia N96 w wersji tym razem poprawionej. No, trochę trzeba poprawić, bo jedność z nową wersją symulatora, to znaczy no, już ona trochę ma, bo jakieś nowa nie wyszła, trochę zostało pozmieniane i poradnik z 2019 jednak jest trochę nieaktualny. Więc tak, załączamy sobie bateryjki. Robimy to klawiszem J i kasujemy sobie czuwak. No. I po skasowaniu czuwaka podnosimy sobie tylny pantograf, który się podnosi. Właśnie się włączyła sprężarka pantografów. To jest automatyczne w pociągu. Kiedy pantograf już się podniesie, musimy chwilę odczekać, aż zapali się lampka wyłącznika szybkiego. No i taka lampka już się zaświeci. Możemy ją wydusić. I aktualnie uruchomi nam się cały skład razem ze sprężarką i przesuwnicą zwykłą. Następnie załączymy sobie światła i tu mamy coś takiego jak hamulec sprężynowy. On dosłownie w tym miejscu. I przytrzymujemy ten zielony klawisz i luzujemy hamulec sprężynowy, aż te czerwone światełko zgaśnie. Następnie hamulec, dźwignię hamulca ze spalonego, dajemy na luzowanie, po czym przytrzymujemy hamulec zespolony, który znajduje się tutaj, taki klawisz, i napełnia nam się wskaźnik. Trzymamy klawisz, aż ciśnienie osiągnie 5 bar i możemy puścić. Widzicie, że kontrolka zgasła i tym sposobem pociąg jest gotowy do ruszenia. Tam dźwignię stawy hamulca zespolonego dajemy na 0. Następnie ciasty dajemy na drive, oznacza nam do przodu. Pierwszy stopień. I regulując manewką mocy nastawnika jazdy kółkiem od myszki, nadajemy sobie trochę mocy i pociąg nam na spokojnie rusza. Następnie możemy tę moc ściągnąć i również kółkiem od myszy zacząć hamowanie składu. Możemy to robić również klawiszem plus i minus na klawiaturze numerycznej, jeśli ktoś taką posiada. Inne klawisze do sterowania tym składem nie są potrzebne. Tu mamy sterowanie drzwiami, zezwolenie na otwarcie oraz możemy też i ręcznie otworzyć drzwi. O. Jak widzicie, tu mamy ustawienia tempomatu. Zamknijmy drzwi. I zaraz Wam pokażę ten pomysł. Drzwi się zamykają, nadajemy mocy. I uruchamiamy sobie tempomat. Teraz jest on ustawiony na 25 na godzinę, więc dlatego nasz skład zacznie hamować. Ale możemy go dać na przykład 80. I tu plus i minus regulujemy, z jaką moc może wykorzystać pociąg przy skorzystaniu z tempomatu. No ja na przykład dam 100% i skład rozpędzi się do 80 na godzinę. I teraz na przykład możemy sobie uruchomić hamowanie. I wyhamować do prędkości 0 km na godzinę bez większych problemów.
Więc to by było na tyle. Dziękuję. Na razie. Cześć.